No siemano, 24 rok przed nami. Jak tam się czujecie? No chyba dobrze, no bo oglądacie ten materiał w nowym roku. To przetrwaliście święta, to obżarstwo pełne pierogami. Przetrwaliście Sylwka, na jebundo na pełnej, tak? Kacyk już prawdopodobnie zaleczony, do roboty trzeba iść. No i dzisiaj porozmawiamy, co się zdarzyło w tamtym roku i jakie cele na przyszły rok. Ale zanim to ja przejdę swoją transformację i zajmę się serwisem swojego baniaka. ZW. Pewnie ogląda to jakiś teraz barber i sobie myśli, o, będzie miesiąc chodzenia w czapeczce, ale chill out, ziom, nie pierwszy raz to robię. Pół roku doświadczenia. Na YouTubie się nauczyłem, także wszystkiego da się z YouTube'a nauczyć, nawet ciąć samego siebie. Tutaj jak widzicie, lustro zamocowane na krzesełku, żeby widzieć tył, jak się tu golisz tył, no bo jak patrzysz w lustro, no to nie widzisz, gdzie z tyłu, jak tam sytuacja wygląda, więc został wymyślony taki patencik z lustrem z Leroya bodajże. Tutaj na tasiemki sobie montuję, może jakąś sobie linkę powinienem wymyślić, ale póki co na taśmę i robi robotę. No dobra pany, patrzcie efekt finalny. Jest fejdzik, jest zrobiony. Można się obciąć maszynką, nie tylko na glace, co nie? No, jak sami widzicie, ja się strzygę co miesiąc. Umiejętność powstała podczas COVID-u, wiecie jak było, nie? Zamknęli barberów, człowiek chciał jakoś wyglądać, to albo od miski leciał, pyk, 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 pyk. No albo zarośnięty jak małpiszon, później były jakieś takie sekretne podziemia a la Fight Cluby i tam można było się obciąć. Ktoś miał znajomego fryzjera, no to go obcinał. Trudne czasy były, no trudne czasy, no nie powiem, że nie. No i wpadłem na taki pomysł, że kupię sobie maszynkę i spróbuję, jak to będzie wyglądać samemu. I jak wam powiem, jak pierwszy raz to zrobiłem, pierwszy raz się obciąłem, kurde, no to maszynka nie wyszła przez rok z chaty, nie? Generalnie powiem wam, że... No to jak moja łeb wyglądał, to po prostu musiałem chodzić w czapce. No normalnie powiem wam, że to jednak trzeba mieć skilla, nie? Jak ja zawsze się narzucam jakiś taki challenge i jak to się mówi, no fajnie by było spytać barbera, ale nie pójdę przecież do barber shopu czy tam do fryzjera i nie spytam się, ty weź mnie naucz, jak mnie tutaj obciąć trochę lepiej, co nie? No to jak to powstało? Powstało z tutoriali z YouTube'a. No tak jak ja wam teraz przekazuję jakieś rzeczy, które ja wiem, no to tak ja się nauczyłem obcinać. No i już doszedłem do takiej wprawy, że wygląda to, kurde, no petarda, tym razem no to petarda, no nie, nie, no sami zobaczcie, kurde. Stówka w kieszeni, panie, stówka w kieszeni. I tak jakbyście policzyli, ile tych stówek w roku idzie na tego barbera, no to 1200. Plus, pamiętajcie, musicie doliczyć, że trzeba dojechać do tego barbera, tak? No to paliwko, jakieś bilety na tramwaj, no to pi razy drzwi, powiedzmy, że się uzbiera kwota, no powiedzmy, te 1400, no powiedzmy, no to 1400, no to za 1400 pany, to już można kupić rower na OLX-ie. No to już można kupić buty do biegania, można kupić, kurde, można kupić porządne ciężary i gryf na siłkę. Można kupić 4-5 kettlebellów, które można na chacie naparzać, można robić trening, także widzicie, hajs można zaoszczędzić na takich głupich właśnie sprawach. Ciąć sobie sam łeb. Polecam, pany. Jednym z takich moich postanowień co roku jest oczyszczanie swojej wiedzy. No i na czym to polega? Polega to na tym, że ja no nie wymyślam często jakieś normalnie koła na nowo, tylko po prostu są jakieś tam zalecenia typu pij więcej wody, pij mniej gazowanych napojów, mniej jakichś takich słodzonych napojów, tak. Unikam też takich produktów mocno tłuszczowych, czyli polska taka dieta to jest generalnie schabowy, wiecie, jak to jest mielony, no to generalnie wszystko jest tłuste, a ja zawsze próbuję jakiś taki smaczek wprowadzić, gdzie oczyszczam swoją dietę. No i w tamtym roku wprowadziłem zero tolerancji dla alkoholu i można powiedzieć, że w miarę się to trzymałem, jakby nawet jak wszyscy walili, to ja po prostu nie. I teraz ktoś mi powiedzieć, ja pierdzielę, co za ty, w ogóle nie piję. Ale ja wam powiem, że ja mam taką energię w sobie, że
kurde, nawet ten alkohol to mi jest średnio potrzebny, bo mnie trochę nawet zmula i można by powiedzieć, że ja naturalnie jestem na takiej bombie. I no i wam to się może wydawać dziwne, ale no normalnie tak właśnie jest. Także zero alkoholu, na święta sobie pofolgowałem, trochę sobie popiłem i miałem takie trochę mieszane uczucia, bo piwerko jak sobie walnęłem, no to zgasiło mnie na maksa, a jak popiłem spirytusik, cytrynóweczkę no i miodóweczkę, no to pan! No normalnie czułem się, jakbym z powrotem na studiach był i żeśmy, pamiętam, kupowali te butle w akademiku, ktoś to pędził w jakimś tapczanie, a my żeśmy to pili. Cud, że ja teraz widzę na oczy. Ale jestem tu z wami, także chyba się wszystko udało. Dzisiaj w temacie tutaj czyszczenie swojej diety, może tak w miarę na lekko, naleśniki. No i naleśniki, z czym tu dzisiaj? Z twarogiem. Twarog, cukier wanilinowy, to wszystko. Bełtamy! Pamiętam, że jednym z lepszych postanowień w roku było picie wody na czczo. Jak tylko wstaniesz, ja walę dwie szklanki takie duże, no to tam powiedzmy jest 300 ml, no to 600 ml wody walę z samego rana, zanim cokolwiek w ogóle dotknę. Manie wstaję i zeruję te dwie szklanki wody. Taki oto set dzbaneczek kupiłem, to jest chyba jakiś tam Duffy, to mnie filtruje, no bo pan, jak wy pijecie wodę z kranu, to no comment. Ale po takim odfiltrowaniu, no ta woda, no to zatrzyma jakieś tam metale ciężkie, no to walę właśnie taką wodę. No i co to daje? Daje to to, że twoje ciało po całym tym nocnym spaniu po prostu jest takie jakby odwodnione. Od razu wstajecie, od razu idziecie szczocha walnąć i po prostu brakuje tej wody. Taki człowiek jest ospały, więc jak tą wodę walniesz, to normalnie wszystkie procesy w tym organizmie zachodzą szybciej, od razu czujesz się taki żywszy. Także to jest takie life changing situation, można powiedzieć, moje odkrycie. I tak co roku sobie oczyszczam dietę z czegoś. I mam nadzieję, że nie skończę jak jakiś taki crazy trochę, freak, bo normalnie może od tego wszystkiego jebnąć, czacha po prostu może nie wytrzymać tego. Ale póki co jest w pytkę, także jedziemy z tematem. W tym roku jeszcze nie zastanowiłem się nad czym, co mógłbym tu jeszcze z tą dietą zrobić. Może po prostu sobie wyznaczę inny cel i po prostu będziemy trzymać taki maintenance. W tym roku maintenance i nic nowego tutaj nie wrzucę. Zobaczymy. No dobra panie, w tym roku robimy projekt Tigry 3. Odziedziczony po rodzinie, no nie wiem jaki jest jego dokładna data produkcji, ale rower jest w całkiem niezłym stanie, malowanie już nie jest oryginalne, widać, że ktoś go kiedyś pędzlem odmalował, ale nie zrażajmy się tym, to nadejdzie. Nadejdzie moment, w którym ten rower zostanie pomalowany. Także z modyfikacji jak widać, tutaj już dokonałem pewnych modyfikacji w tym rowerze, ponieważ ten rower, wyobraźcie sobie, że jak ja już go odziedziczyłem, to kurde, złamałem go w pół. No jeździłem nim do roboty trochę i w pewnym momencie po prostu coraz niżej miałem te pedały i zacząłem haczyć o asfalt pedałami, nie mogłem pedałować. No i w końcu się schyliłem i zobaczyłem, kurde, pękł mi w pół. I tutaj trzeba poprawić było już fabrykę. I rower został pospawany. Tutaj szczególne podziękowania dla mojego brachola. No gość, to jest po prostu masakra, złota rączka. Wziął mi tutaj fabrykę, poprawił. Także co tu jeszcze będziemy wymieniać w tym rowerze? No w tym rowerze będziemy wymieniać całkowicie, wydaje mi się, że koła trzeba będzie wymienić na jakieś takie no sprawniejsze, bo te oryginalne koła to chyba nie przetrwają żadnego ultramaratonu. Kierę zobaczymy, jak będzie się kiera spisywać, ale wydaje mi się, że tutaj kiera powinna być jakaś taka bardziej stabilna, może jakiś baranek tutaj wjedzie, może jakaś taka kierownica MTB. No najlepiej by się chyba tutaj sprawdziła kierownica od Gravela, taka łamana, trochę bardziej taka no z jak tą tak zwaną flarą. Także tak to widzę. Także w tym roku jadę z tym projekcikiem, zobaczymy jak wyjdzie. Celuję, żeby to zrobić, ten projekcik,
do końca kwietnia, żeby tam można było wystartować w tym, tam widziałem, że teraz Kaszmarek ma jakieś tam szutroza, coś w ten deseń, jakieś takie trzy wyścigi gravelowe i tam jest założenie jest takie, że niby mamy się nie ścigać jakoś takie, to bardziej taka krajobrazowa, krajobrazowa impreza będzie, także to jest idealna impreza dla mnie, no bo bym sobie na tym Wigry właśnie poleciał tą imprezę, także zobaczymy jak wyjdzie, będziemy to realizować na tym kanale, zobaczymy. Na razie muszę zrobić research w tym tygodniu, jakie części pozamawiać, jak to będzie wyglądać, ale tutaj modyfikacja powinna być dosyć szybka. Koła wymieniamy, kierę wymieniamy, siodełko, tak mi się podoba to siodełko na sprężynkach, no zarąbiste, nie? To jest idealny rower, ja nim normalnie to jeździłem do paczkomatu i przewoziłem paczunię, także rower jest sztosik, także... Także wyczekujcie kolejnych filmów, zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra panie, podsumujmy zeszły rok. Jeśli chodzi o takie plany kolarskie, to nie do końca wszystko poszło po mojej myśli. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o zawody, no to licho powiem szczerze. Wystartowałem tylko w dwóch wyścigach, to z serii Kaczmalek Electric MTB, a miałem w planie wystartować przynajmniej sześciu i również miałem wystartować w wyścigu gravelowym oraz w Szklarskiej Porębie był bike maraton, taki był plan, ale powiem wam, wszystko mi po prostu pokrzyżowało plany mój dzieciak. On po prostu jest, można powiedzieć, jakby wszystkie takie dzieci były, to by cywilizacja po prostu umarła. Gościu po prostu mało śpi, ja przez to mało śpię, żona przez to mało śpi, wszyscy są podenerwowani, trochę jest taka sytuacja stresowa. Jak oczywiście, jak ty mało śpisz, no to częściej łapiesz jakieś takie choroby. No i ten, nie dość, że ziomek był chory, to jeszcze my byliśmy chorzy. Powiem wam, że jak on mnie docisnął tam gdzieś w okolicach maja, to powiem wam, że miałem już taki load na sobie, że musiałem odpuścić jeżdżenie na te zawody, bo z nim to jest trochę problematyczne jeżdżenie na te zawody, bo jeśli będziecie mieli w przyszłości dziecko, to wiecie, że najlepiej się jedzie, kiedy on śpi. No, żeby tak wypadało, no bo jak będzie w samochodzie siedział, to on nie chce siedzieć w samochodzie. No i właśnie. Cała rozkmina, żeby ten transport wykonać, powiem wam, że jest masakra, nie? Masakra. No i to był jeden właśnie z tych problemów, które miałem jakby, no... Miałem styczność w tamtym roku, po prostu nie mogłem jeździć na te zawody, bo gościu nie spał, albo był chory, albo ja byłem chory i po prostu zniszczył mi te takie plany, gdzie musisz mieć ten timing, musisz mieć idealną formę, w idealny dzień, musi pasować też pogoda, no bo jeśli jest za gorąco, to wiesz, ja to się mogę pościgać, jak jest nawet gorąco, ale ten ziomek, jak jedziemy gdzieś i jest na przykład pomieszczenie i w środku jest 28 stopni, to on nie chce mi spać. Ja w domu mam klimę, to on tam sobie lula, ale normalnie... Powiem wam, że mam nadzieję, że w tym nowym roku już się sytuacja wyklaruje, bo gościu już wkracza w 2 lata, także powinno być dużo lżej z gościem. Też zacznie coś tam gadać, można będzie jakieś komunikaty z nim nawiązać, no bo na razie to jest ebebebe, mama, tata i generalnie ziomek nie przyjmuje do wiadomości, że ty musisz jechać na zawody, że taty nie będzie, że tata się ściga. No, go to nie interesuje, nie? No, także gościu mi trochę pokrzyżował plany, ale... Jeśli nie jeździłem na te zawody, co nie? Ale w zamian za to, że tak mentalnie sobie ustawiłem, no bo powiem wam, że normalnie depresja, nie jedziesz na zawody, przygotowujesz się, po co w ogóle to trenowanie, jak ty nie możesz w ogóle pojechać na zawody. Więc sobie wymyśliłem w moim baniaku, że co sobotę będę robił taki symulację wyścigu i mogliście zobaczyć, nie wiem, czy tam na mojej strawie, czy na innym portalu, albo na trasie, jak normalnie ścigałem tam w Szczecinie, to robiłem sobie taką symulację. I symulacja polegała na tym, że wytyczyłem sobie taki odcinek, idealnie mniej więcej tam wychodziło prawie 70 km i na tych 70 km od samej chaty od razu waliłem rurę, tak jakbym na zawodach walił. Normalnie najlepsze to, co było mnie stać w ciągu tych 2 godzin, to właśnie to robiłem. No i tam można było zobaczyć na tych treningach, że to po 300 watów tam praktycznie wychodziła średnia co sobotę. 300 watów praktycznie te 2 godziny bite tam jest robione. No i powiem wam, że na tym taką formę, tak mi się forma rozbudowała. Może jako FTP, FTP to mi jakby nie poszło do góry, ale ile ja mogłem trzymać tą strefę taką 90%, to pany, jak ja zaczynałem, to mogłem to trzymać godzinę,
15 i już miałem bóle plerów. I już nie mogłem dalej cisnąć, bo te blery mnie bolały, ale tak się dotrenowałem, że normalnie kończyłem trening, ten dwugodzinny tą trasę i nic mnie już nie bolało. No wiadomo, że byłem zmęczony, ale normalnie 300 watów cały czas trzymałem, czyli mogłem, doszedłem do momentu, w którym mogłem nawet więcej rozbudować, mogłem tą trasę dłuższą zrobić. Także widzicie, możecie progresować, ale nie tylko, bo FTP wam nie wzrośnie, może trochę, ale no ale będziecie mogli trzymać tą moc po prostu dłużej. No i jeśli chodzi o cyfry, to mogę wam powiedzieć, że w zeszłym roku zrobiłem 9,5 tysiąca kilometrów i 360 godzin treningowych, więc jakbyście to sobie podzielili, to wychodzi pi razy drzwi 7 godzin w tygodniu jest przekazane na trening rowerowy, plus tam podajże siłownia, trochę zacząłem na początku tego sezonu, już do przygotowania w tym sezonu, także trochę tam siłowni było, ale jak widzicie, jest to 7 godzin w tygodniu. To jest moim zdaniem taka dosyć dobra ilość godzin do zrobienia jakiejkolwiek tam formy, że można było się ścigać na maratonach. Teraz mógłbym robić więcej tej objętości, ale po prostu mam też inne życiowe aktywności, inne projekty, które robię w życiu, żeby po prostu nie mogę poświęcić więcej czasu na to kolarstwo. I z jednej strony można by powiedzieć, że no mógłbym być lepszy, bo mam genetyczne predyspozycje, żeby mieć jakby być szybszym, lepszym, tylko po prostu trzeba więcej objętości wrzucić. I przy tej objętości, którą ja zrobiłem, to mogę wam powiedzieć, że sytuacja wygląda tak. Przy 7 godzinach przez ostatni rok ja miałem FTP w piku, jak zaczynałem, zaczynałem starty, pamiętam, w Nowej Soli 355 FTP przy wadze 74 kg, więc to wychodzi, kurde, czekaj, 4,8 bez grosza dosłownie watów na kilogram. No to jest sztosik przy 7 godzinach treningowych, panie, to jest zarąbisty wynik. No bo na Zwifcie to by po prostu tam rzeźnie robił. Normalnie wam powiem, że to jest mój cap taki. Powiedzmy, do tych 360 to powiem wam, żeby już pójść wyżej, to ja już muszę przyłożyć naprawdę, naprawdę dużą objętość treningową. Ja testowałem w pewnych momentach po 14 godzin i wychodziło tak, że zysk był taki no niewielki, no powiedzmy te 15 watów więcej, ale ile godzin treningowych musiałem więcej włożyć, żeby to uzyskać, to po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się tego robić, już wolę zostać przy tych 7 godzinach. W tym roku też planuję uwolnić rower MTB, bo normalnie, ile ja normalnie czasu spędziłem na tym MTB w zeszłym roku, to można by było policzyć na palcach dwóch rąk, po prostu godziny, w które byłem w lesie. I to po prostu jest dramat, no niby kolarz MTB, a ja większość czasu jeżdżę sobie na szosie albo jeżdżę na trenażerze. No i jak widzicie, rower MTB zapięty tutaj na trenażer Wahoo Kicker Core, no robi ciężką robotę, wszystkie waty, które jak kręcę, to po prostu trenuję na tym rowerze tutaj zapiętym i musi się to zmienić, musi się to zmienić w tym roku. No nie może tak wyglądać sytuacja, że ja po prostu wyjeżdżam na zawody MTB i po prostu nie mam siły tam jechać z wami, bo po prostu mnie tak telepie, te drgania mnie tak wyrzucają z rytmu. To jest właśnie wada tego urządzenia. To się musi zmienić, ten rower musi wrócić do lasu, tam gdzie jego miejsce. Także to jest cel na ten rok, to będzie rok MTB. W zeszłym roku też miałem rozwinąć ten kanał, żeby ten kanał był taki, czegoś mi tu brakuje na tym polskim YouTubie, takiego kanału, gdzie ścigamy się tymi rowerami, opowiadamy te historie, co tam się dzieje na tych wyścigach i taka analiza tych wyścigów, tak za bardzo tego nie ma, nikt tego nie robi, wiem nawet, że na zagranicznych forach jest tam kilka takich szosowych youtuberów, którzy fajną robotę robią, no fajnie się to ogląda, ja jako sportowiec lubię takie rzeczy oglądać i tego brakuje u mnie tu na polskim YouTubie, to nie ma tych zawodników, ja wiem, że to jest ciężkie wszystko do zrobienia, bo nie dość, że musisz się ścigać na rowerach, nagrywać to, obróbka tego, jeszcze musisz do roboty chodzić, no jest to kawał ciężkiej roboty, żeby to dobrze wyglądało i w miarę było no ciekawe do oglądania, no bo nikt nie chce oglądać, jak tam wrzucasz taki krab prosto z GoPro, to nikt nie chce na to patrzeć. Więc ja sam dla siebie chciałem rozwinąć ten kanał do takiego momentu, w którym no będzie to przyjemne dla oka i fajnie to się oglądało. I kurczę,
tak mi siadła trochę psycha po tym, że musiałem też z tych zawodów zrezygnować, że po prostu sobie odpuściłem na jakiś czas. Musiałem doprowadzić się do ładu, żeby po prostu ten mój kaszojad się trochę uspokoił, bo po prostu ja nie byłem nawet w stanie nic nagrywać, bo on ciągle gdzieś łazi za mną. Łazi ciągle mi tu, albo mi tu beczy, albo chodź tata, coś tam, żeby mu pokazał. Generalnie musiałem poukładać sobie życie trochę. No i jak nowy sezon teraz się zaczyna, przygotowania, to powiedzmy, że teraz jak widzicie, wznowiłem swoją karierę YouTube'ową trochę. No i na przyszły rok taki jest plan, że nie mam za bardzo jakiejś takiej spiny na zawody. Jeśli będą te kaczmarki, no to super. Ja cieszę się, że dalej istnieją zawody, bo u mnie w Szczecinie jedna cała grupa organizacyjna się wycofała z organizacji zawodów. No i kurde, no... Nie były to takiej super rangi zawody, ale dla zawodników ze Szczecina, no to kurde, tam te 150 osób zawsze przychodziło, zawsze się można było pościgać z takimi ziomkami swoimi, bo to sami lokalni ludzie na to przyjeżdżali. No, także ja się cieszę, że kaczmarki dalej są. Nawet pamiętam, że nawet były przygotowania do dwóch zawodów, które po prostu się tam nie mogłem w nich uczestniczyć, ale byłem normalnie na miejscu. Byłem na miejscu, byłem w Zielonej Górze, pamiętam, nawet objeżdżałem trasę i po prostu nie mogłem pojechać na te zawody, ja tam byłem. Także i zapłaciłem za te zawody i nawet mówię, dobra, jak nie mogłem pojechać, przecież nie pisałem, żeby mi zwrócili tą stówkę, no bo to ich supportuje właśnie, o to chodzi, żeby to dalej istniało, żebyśmy my mogli się cieszyć, no bo jak to wszystko zniknie, no to kto to będzie organizował, będziemy jakieś takie przypałowe ustawki robić, to wszystko jest niebezpieczna sytuacja, takie przypałowe ustawki, to zawsze ludzie jakieś obrażenia mają i później mają jakieś problemy z tego powodu, także to wspierajmy swoje lokalne społeczności. Także nie mam jakiejś presji, zobaczymy jak będzie, będę się starał na 5-6 zawodów pojechać. Mam nadzieję, że też tu lokalnie, blisko koło mnie coś będzie, to wtedy jest dużo łatwiej, bo nie muszę się transportować do tej Zielonej Góry tam i po prostu tutaj wykonam jak. Także pany, to jest to, co będziemy robić w tym roku. Podsumowanie zeszłego roku mieliśmy, także dajcie w komentarzach znać, jakie wy macie plany na ten rok. Może macie już gotowe cele, dajcie znać, ocenimy temat. Także do następnego.